10 najniebezpieczniejszych sportów na świecie. Witamy w pełnym adrenaliny, świecie sportów ekstremalnych, gdzie poszukiwacze mocnych wrażeń przekraczają granice strachu i wytrzymałości. Dzisiaj zagłębimy się w 10 najniebezpieczniejszych sportach na świecie, słynących z wysokiego ryzyka i wysokich emocji. Base jumping jest pierwszym na naszej liście sportem polegającym na skokach z konstrukcji takich jak budynki i mosty. Pomimo dreszczyku emocji związanego ze swobodnym spadaniem, niższe wysokości zwiększają niebezpieczeństwo, przez co jest to ryzykowne przedsięwzięcie. Następnie mamy surfing na wielkich falach, podczas którego sportowcy stawiają czoła potwornym falom oceanu, często sięgającym ponad 20 stóp. Ten sport wymaga ogromnej odwagi i umiejętności, a jednocześnie wiąże się z ciągłym niebezpieczeństwem utonięcia i zderzeń z potężnymi falami. Jazda na byku oferuje dziką jazdę, wymagającą od uczestników pozostania na energicznie bijącym byku. Nieprzewidywalność byka i ryzyko poważnych obrażeń sprawiają, że jest to sport szczególnie niebezpieczny. Nurkowanie jaskiniowe łączy nurkowanie z eksploracją podwodnych jaskiń. Złożoność ciemnych, wąskich przejść i potencjalne problemy z zaopatrzeniem w powietrze zwiększają ryzyko tej podwodnej przygody. Miłośnikom śniegu narciarstwo helikopterowe zapewnia niesamowite wrażenia. Narciarze są przewożeni samolotami do odległych dziewiczych miejsc, gdzie podczas schodzenia narażają się na ryzyko, takie jak lawiny i zdradliwy teren. Wspinaczka górska sprawdza zarówno siłę fizyczną, jak i psychiczną, a niebezpieczeństwa nasilają się na większych wysokościach. Podczas wędrówek w górę wspinacze muszą mierzyć się z lawinami, trudną pogodą i chorobą wysokościową. Spływ górskimi rzekami zachwyca szybko poruszającymi się prądami rzecznymi. Uczestnicy muszą poruszać się po skalistych wodach i radzić sobie z ciągłym zagrożeniem wyrzucenia z tratwy. Uliczne saneczkarstwo to ekscytujący wyścig po stromych drogach, leżąc płasko na desce saneczkarskiej. Duże prędkości i możliwość kolizji zwiększają jego niebezpieczeństwo. Jeden z najniebezpieczniejszych sportów wspinaczkowych, wspinaczka solowa, polega na wspinaniu się na wysokość bez wyposażenia ochronnego. Każdy drobny błąd może prowadzić do fatalnych konsekwencji, co podkreśla ogromne ryzyko, jakie się z tym wiąże. Latanie wingsuit zamyka naszą listę, podczas której uczestnicy wzbijają się w powietrze za pomocą wingsuita. Chociaż pozwala na niezwykłe szybowanie, sport ten stwarza zagrożenie, począwszy od ewentualnych kolizji z terenem, a skończywszy na awariach spadochronów. Sporty ekstremalne zacierają granice między radością a niebezpieczeństwem. Działania te nie polegają wyłącznie na wyczynach fizycznych. Testują także odporność psychiczną, oferując głębokie emocjonalne i mentalne zwycięstwo w przypadku każdego ryzykownego wyzwania. Entuzjaści tych niebezpiecznych sportów czerpią głęboką satysfakcję z pokonywania swoich lęków i panowania nad żywiołami. To pogoń, w której prawdziwy triumf leży w przekraczaniu osobistych ograniczeń i bezpośrednim stawianiu czoła potężnym siłom natury. Choć urok tych sportów jest niezaprzeczalny, należy zdać sobie sprawę z ogromnego znaczenia środków bezpieczeństwa i specjalistycznego szkolenia w celu ograniczenia ryzyka. Dreszcz emocji powinien zawsze iść w parze z szacunkiem DLA potencjalnych niebezpieczeństw. Dołącz do nas następnym razem, gdy będziemy kontynuować odkrywanie fascynującego świata sportów ekstremalnych, gdzie każda przygoda niesie ze sobą nowe wyzwania i najwyższe nagrody w postaci ludzkiego ducha i odwagi.